Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Zazwyczaj, gdy słyszę o wojnie w Iraku, to przychodzi mi na myśl rok 2003, który pamiętam już dość dobrze. Chodziłem wówczas do podstawówki i, podobnie jak wiele dzieciaków z tego okresu, dość dobrze kojarzyłem, że w Iraku zaczęła się wojna, zresztą po działaniach prowadzonych wówczas od pewnego czasu przez Amerykanów, inwazja na Irak była naturalną konsekwencją dotychczasowej polityki Stanów Zjednoczonych. Nie można powiedzieć, by inwazja stanowiła zaskoczenie dla Polaków. Pamiętam, że dużo mówiło się na temat spodziewanych ciężkich walk, a w programie publicystycznym, na pierwszym programie telewizji publicznej, Kamil Durczok, którego wówczas kojarzyłem jako takiego łysego gościa z telewizji, rozmawiał z jakimś generałem czy pułkownikiem o tym, że w Bagdadzie będzie drugi Stalingrad, bo do walki w mieście nie potrzeba butów, tylko pistolet maszynowy. Sporo mówiło się także o udziale Polaków w całej operacji, zwłaszcza o jednostce GROM, która miała uczestniczyć w akcjach bojowych na terenie Iraku. Jednakże jednym z najważniejszych elementów sił koalicji w tym konflikcie był śmigłowiec AH-64D Apache Longbow, który miał za sobą już wiele lat służby w amerykańskiej armii. Maszyny te zostały po raz pierwszy bojowo wykorzystane już w pierwszych godzinach operacji Iraki Freedom, gdy do akcji weszły śmigłowce współpracujące z trzecią dywizją piechoty zmechanizowanej Armii Stanów Zjednoczonych. Amerykanie wykorzystali swoje śmigłowce do przeprowadzenia niespodziewanego uderzenia na iracki punkt obserwacyjny niedaleko granicy z Kuwejtem. Cel został zniszczony z wykorzystaniem pocisków naprowadzanych radarowo: AGM-114L oraz AGM-114K. Wkrótce potem na konto załóg Apache można było zapisać kolejne sukcesy. Pierwszym z nich było zniszczenie w dniu 24 marca 2003 roku irackiego czołgu T-54, który został zniszczony celnym strzałem z rakiety AGM-114L, i był to jednocześnie pierwszy czołg zniszczony pociskiem tego typu w warunkach bojowych. Wydarzenie to miało miejsce w okolicy na Jednocześnie 34 Apache z 11 Pułku i śmigłowce z pierwszej Dywizji Kawalerii uderzyły na pozycje Irakijczyków w rejonie miast Hila i Karbala. W działaniach uczestniczyło ponad 30 śmigłowców, które miały przeprowadzić samodzielne uderzenie bez wsparcia ze strony własnej artylerii i lotnictwa. Jeden z zachodnich korespondentów opisywał to jako rewie Apaczów, jednakże już wcześniej przedstawiciele amerykańskich sił zbrojnych wskazywali, że konieczna jest skuteczna współpraca pomiędzy śmigłowcami, lotnictwem i artylerią, które wspólnie miały dokonywać niszczenia irackiego lotnictwa i sił naziemnych. Wskazywano, że Irakijczycy będą w stanie namierzyć wzrokowo zbliżające się śmigłowce szturmowe i uprzedzić o ich pojawieniu się stanowiska dowodzenia. I tak też się stało w rejonie Hila i Karbali. Już w momencie wykrycia śmigłowców Irakijczycy wyłączyli w całej okolicy prąd. Dowódca amerykańskiego V Korpusu, generał William Wallace, wspominał później, że całe miasto i wszystkie okoliczne tereny pogrążyły się w ciemnościach. A nastąpiło to w momencie, gdy do celu zaczęły zbliżać się śmigłowce AH-64. Tymczasem iracka broń pancerna była rozśrodkowana i dobrze zamaskowana. Śmigłowce zdołały namierzyć tylko 4 lub 5 czołgów i kilka pojazdów opancerzonych, których załogi z jednej strony miały strasznego pecha, a z drugiej strony same prosiły się o kłopoty. Nad rejonem działań kręciło się mnóstwo śmigłowców, które były doskonale widoczne i do których Irakijczycy strzelali ze wszystkiego, co mieli pod ręką. Jednocześnie załogi AH-64 miały rozkaz atakowania tylko celów, które będą tego warte. W tych warunkach część śmigłowców powróciła do bazy, nie oddawszy ani jednego strzału. Jednocześnie Amerykanie byli zmuszeni przyznać się do bolesnej dla ich wizerunku porażki. 31 śmigłowców AH-64D zapisano jako uszkodzone podczas operacji bojowej. Każdy z nich miał liczne przestrzeliny. Jeden ze śmigłowców oberwał w silnik pociskiem z wyrzutni RPG-7, ale załoga zdołała na jednym silniku dociągnąć do Kuwejtu i dopiero tam wylądować. O ile pierwsze spotkanie z irackimi wojskami od dłuższego czasu nie przebiegło najlepiej dla załóg AH-64. To okazało się, że kluczowe znaczenie ma amerykańska logistyka. 11 z 31 uszkodzonych śmigłowców wróciło do służby w ciągu czterech dni. Zresztą na miejsce uszkodzonych maszyn czekały już nowe, sprawne śmigłowce. Irakijczycy tymczasem dostali do ręki wspaniały argument dla własnej propagandy. Potrafimy skutecznie walczyć z amerykańskimi śmigłowcami szturmowymi. Co najmniej jeden śmigłowiec miał krótko potem zostać zestrzelony, rzekomo przez irackiego farmera, który wygarnął do przelatującego po jego niebie AH-64 z dwórki czy innej fuzji przeznaczonej raczej do zwalczania szkodników, a nie śmigłowców szturmowych. Utraconą wówczas maszyną był śmigłowiec z numerem 995135, który utracono 24 marca. Irakijczycy do dnia dzisiejszego powtarzają, że szanowany muzułmanin Ali Obaid Mengarz zestrzelił amerykański śmigłowiec z woli Allaha, oddając strzał z karabinu należącego do dziadka tegoż muzułmanina. Ale Amerykanie są bardziej sceptyczni, jeśli chodzi o te doniesienia. Generał Tommy Frank. Stwierdził krótko po tych wydarzeniach, że utrata AH-64 w dniu 24 marca nie była spowodowana działaniami prowadzonymi przez Irakijczyków. Sam śmigłowiec nie posiadał żadnych widocznych uszkodzeń, tak czy inaczej maszyna wpadła w ręce wroga, a załoga została wzięta do niewoli. Następnego dnia Amerykanie zorganizowali mieszaną operację powietrzno-lądową w celu dotarcia do wraku i jego zniszczenia. Niestety chmury i burze piaskowe uniemożliwiły zrealizowanie tych działań. Podobno więc wobec fiaska połączonej operacji lądowo-powietrznej do akcji skierowano samoloty wielozadaniowe F-14D, ale również Tomcatom nie udało się zniszczyć rozbitego śmigłowca. Później Irakijczycy odholowali uszkodzonego AH-64 ciężarówką i odstawili go na lotnisko w Bagdadzie, które kilka dni później zostało opanowane przez desant amerykańskich specjalsów, którzy naprowadzili na cel samoloty amerykańskie, no i te zniszczyły śmigłowiec za pomocą uzbrojenia kierowanego. 25 marca 2003 roku nad Irakiem został utracony kolejny śmigłowiec, ale tym razem źródła amerykańskie są skłonne uznawać, że maszyna została utracona na skutek burzy piaskowej. Jednocześnie amerykańskie siły zbrojne dokonały znaczącej zmiany taktyki prowadzenia operacji bojowych. Załogi AH-64 miały nie przeprowadzać głębokich rajdów na tyłach, ale za to operować głównie w ciągu dnia i zapewniać wsparcie własnym oddziałom na pierwszej linii frontu. Zmiana taktyki zastosowanej przez Amerykanów jest tłumaczona z jednej strony chęcią uniknięcia kolejnych strat, które mogłyby zostać wykorzystane w propagandzie reżimu Husajna, a z drugiej strony sami Amerykanie wskazywali głównie na to, że iracka broń pancerna została odpowiednio rozśrodkowana i rozproszona, co wymusiło rozproszenie sił również na Amerykanach. Wkrótce okazało się też, że Amerykanie mają spory problem z dostawami paliwa i amunicji do wysuniętych bas operacyjnych rozmieszczonych w pobliżu pierwszej linii frontu. W końcu, żeby utrzymać dotychczasowy poziom działań operacyjnych prowadzonych przez śmigłowce szturmowe, konieczne okazało się zaangażowanie do wspierania tych wysuniętych stanowisk śmigłowców CH47. Jednocześnie Amerykanie, Rozpoczęli walki o miasto Samawa, w którym znajdowały się szczególnie istotne rzeczy, a mianowicie przeprawa przez rzekę Eufrat. Miasto oprócz jednostek regularnych było bronione także przez różne formacje milicyjne. Podczas działań w tym rejonie AH-64 działały w ścisłej współpracy z jednostkami amerykańskimi i brytyjskimi oraz własną artylerią. Zaczęło przynosić to wymierne rezultaty. Natomiast 28 marca na innym odcinku frontu w rejonie Karbali, dwa AH-64 zostały poważnie uszkodzone. Obie maszyny nosiły oznaczenia wskazujące, że współpracowały i wchodziły w skład 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej. Śmigłowce te uczestniczyły w operacjach przeciwko Dywizji Al-Medina, która dysponowała znacznymi siłami pancernymi. W tym samym rejonie działania bojowe prowadziły także samoloty amerykańskiego lotnictwa, marynarki wojennej oraz brytyjskie chariery. Pierwszy z utraconych tego dnia dwóch śmigłowców został rozbity z powodu błędu amerykańskiego pilota, natomiast drugi miał zostać utracony po tym, jak jego załoga po zakończeniu misji bojowej próbowała lądować w ciemnościach podczas trwającej burzy piaskowej. Kolejne dwa śmigłowce AH-64D ze 101 Dywizji zostały uszkodzone 30 marca. Osiem apaczów atakujących pozycje irackiej artylerii w rejonie Chili dostało się pod silny ogień przeciwlotniczy. Do śmigłowców waliło wówczas wszystko co było dostępne. Kałasznikowy, działka przeciwlotnicze, wyrzutnie RPG, granatniki, słowem wszystko co tylko można było wykorzystać do powstrzymania śmigłowców. Obydwa utracone tego dnia śmigłowce, które odniosły uszkodzenia, zdołano jednak ewakuować do bazy, gdzie po kilku dniach udało się doprowadzić je do stanu lotnego. Niestety, jeden z amerykańskich pilotów podczas tej konkretnej operacji został poważnie ranny. Do kolejnego incydentu z udziałem AH-64 doszło już następnego dnia na południe od Bagdadu, ponownie z powodu bardzo słabej widoczności. W wyniku błędu pilota doszło do przewrócenia się maszyny na bok i wyłamania głównych łopat wirnika. Tego samego dnia kilka innych maszyn działających w tym rejonie zostało uszkodzonych na skutek ognia z broni ręcznej. Amerykańskie śmigłowce odniosły uszkodzenia także w rejonie Nadżafu. 2 kwietnia śmigłowce AH-64D ze 101. dywizji wzięły udział w uderzeniu na broń pancerną nieprzyjaciela z drugiej dywizji pancernej Almedina. W trakcie którego do zabawy dołączyły samoloty szturmowe A10 i kolejne jednostki śmigłowców szturmowych. Pomimo częściowej zmiany taktyki stosowanej przez amerykańskie śmigłowce szturmowe, Głębokie uderzenia z udziałem AH-64 były kontynuowane także w kolejnych dniach, chociaż już z lepszym skutkiem. Śmigłowce wykorzystywano wówczas m.in. do naprowadzania na cel samolotów Tornado oraz innych maszyn. Śmigłowce AH-64 opromieniowywały w związku radarową cel, na który następnie nadlatywały samoloty wielozadaniowe. Warto wspomnieć także o jeszcze jednym przypadku utracenia śmigłowca AH-64. Który miał miejsce już po zakończeniu operacji Iracka Wolność. Chodzi o wydarzenia z 12 czerwca 2003 roku, gdy w rejonie Tikritu doszło do zestrzelenia jednego amerykańskiego śmigłowca AH-64 Apache. Załoga została podjęta przez ekipy poszukiwawczo-ratunkowe, ale podczas zabezpieczania operacji ewakuacji zestrzelonych lotników doszło do utracenia kolejnych dwóch śmigłowców AH-64. Jak ktoś ma pecha, to mu cegła na łeb nawet w drewnianym kościele spadnie, jak mawiała moja matka. Jeżeli działania prowadzone z udziałem śmigłowców AH-64 w Iraku coś wykazały, to przede wszystkim wady śmigłowca AH-64, chociaż generalnie wszyscy są zgodni co do tego, że działania prowadzone przez załogi tych śmigłowców w Iraku były bardzo udane. A co się tyczy VAT, to śmigłowiec pomimo upływu lat i podejmowania różnych działań w celu poprawy awioniki maszyny nadal ma spore problemy z operowaniem w nocy. To znaczy miał w Iraku spore problemy z operowaniem w nocy i w trudnych warunkach atmosferycznych. W Iraku na większą skalę powtórzyły się bowiem niepokojące wypadki z 1999 roku, gdy AH-64 przygotowywano do przeprowadzenia operacji na terenie Kosowa. Kolejnymi problemami, na które wskazywali krytycy AH-64, była nieodpowiednia manewrowość i słaba odporność na działania nieprzyjacielskiej obrony przeciwlotniczej, co miało doprowadzić do sporych strat poniesionych podczas działań w Iraku i Afganistanie. Nie zmienia to jednak faktu, że obecnie AH-64 jest jednym z najlepszych śmigłowców przystosowanych do prowadzenia działań bojowych w każdych warunkach atmosferycznych o każdej porze dnia i nocy. A z mojej strony to dzisiaj już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. A jeśli tak było, to zachęcam do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów: za pośrednictwem YouTube'a, wirtualnej kawy i patronite'a, do którego link znajduje się w opisie. Poza YouTube'em znajdziecie mnie także w serwisie Odyssey. A ja chciałbym jeszcze serdecznie podziękować i pozdrowić wszystkich patronów i widzów wspierających. Krzysztofa, Jakraka, Andrzeja Rada, Grabka, Adama Gałkę. Tomasza Sokolnickiego, Hollywood Trauzersa, Łukasza R., Roberta Banacha, Tomasza M., Tomasza K., Medzi Smith, Józefa Paliweca, Lukę G., Romana Zielińskiego, Sławka BZDZ, Filipa Wysoczańskiego, Konia Albinosa, Radka Bartosza Sieradzkiego, Roberta Nowosada, Pana Horsa, Artura, Adama G., Mikołaja Jakuba Barskiego, Tomasza Mrożka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rozparę, Piotr Karute, Kacpraka Szluge, Marka Szczepanowskiego, Rysia Borysia, Pan Sana i Heny Agliego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześci czołem.